Gościem naszej redakcji jest prezes Pogoni Szczecin, Jarosław Mroczek. Panie prezesie, pytanie nietypowe, bo pytanie świąteczne. Jak pan zamierza tegoroczne święta spędzić? No przede wszystkim radośnie, tak? I rodzinnie, to jest oczywiste. Ja co roku albo mam święta tutaj w Szczecinie, albo jadę do rodziny w góry i w tym roku wypadły góry, więc udajemy się tam z tą szczecińską częścią rodziny. Będziemy do drugiego dnia świąt tam. Potem przyjedziemy do Szczecina i zabiorę żonę i lecimy do Jerozolimy, żeby Nowy Rok tam przywitać. Także my spędzimy za granicą już Nowy Rok. Czy w Pana życiu są takie święta, które pamięta Pan w szczególności? Wszystkie, bo wszystkie są święta. Znaczy dla mnie święta to jest przede wszystkim taka cudowna atmosfera rodzinnego biesiadowania, tak to określę. Takiego miłego nastroju, kolędowania. Jak jesteśmy w Szczecinie, mamy taki zwyczaj, że zapraszamy serdecznych przyjaciół i wspólnie drugiego dnia świąt śpiewamy kolędy przez całe popołudnie. Także naprawdę święta są przeuroczym czasem, w którym wydaje mi się, że wszyscy zapominamy o problemach, o jakichś naszych wadach, kłopotach, a więcej się uśmiechamy do siebie. A czego żeby pan sobie znaleźć pod choinką? Ja mniej pracy, to raz. Dwa, mniej jakichś tam problemów, więcej radości dla innych, o to, żebym mógł dawać innym więcej radości dla swojego klubu, dla swojej firmy, takiego spokoju, pewności. Dzisiaj jest trudny czas, trudny okres, wiemy to wszyscy, nie tylko w kraju, w Europie, na świecie, więc powinniśmy sobie życzyć tego, żeby już się to skończyło i żebyśmy znowu wrócili do takiego spokojnego czasu, kiedy myślimy o tym, oczywiście ciężko pracując, działając, ale o tym, że będzie każdego następnego dnia lepiej, lepiej, tylko lepiej. I na koniec, gdyby mógł pan złożyć życzenia mieszkańcom Szczecina? O, to, dziękuję za taki zaszczyt. No, to mieszkańcom Szczecina. Mieszkańcom Szczecina życzę przede wszystkim tego, żeby ten Szczecin nasz rozkwitł taką wspólnotą mieszkańców, żebyśmy się poczuli rzeczywiście gospodarzami tego miasta, by to miasto rozwijało się na miarę naszych ambicji przede wszystkim, a nie tylko tego, co musimy zrobić bezwzględnie, bo gdzieś jest jakiś kłopot, bo to miasto piękne, pięknie położone i mające olbrzymi potencjał, na pewno do dzisiaj niewykorzystany, więc go wreszcie wykorzystajmy, weźmy sprawy w swoje ręce. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy